Chyba wszyscy wiemy, że ta wojna na Ukrainie jest dosyć ważna wszędzie na świecie, ale myślę, że szczególnie w Polsce ludzie się tym przejmują. I też myślę, że to jest oczywiste, że ludzie w Stanach trochę inaczej będą na to patrzeć niż ludzie w Polsce. Często do mnie teraz piszecie i pytacie mnie, co ja myślę o tej wojnie, albo co Amerykanie myślą o wojnie na Ukrainie. I właśnie o tym jest dzisiejszy filmik. Myślę, że ogólnie mogę powiedzieć, że ludzie w Stanach nie wiedzą nic o niczym, ok? Szczególnie o tym, na przykład, gdzie jest Ukraina. Z tego, co czytałem, to tylko 1/3 ludzi w Stanach mogli pokazać na mapie, gdzie jest Ukraina. I ja uważam, że to jest dosyć dużo. I ogólnie nie sądzę, że Amerykanie cokolwiek wiedzą o Ukrainie, o języku, o religii i tak dalej. I na pewno nie o historii. To może w takim razie, co Amerykanie myślą o Rosji? Myślę, że częściowo ludzie w Stanach myślą, że po prostu zimna wojna się skończyła, Ameryka wygrała, pobiła Rosję i potem Rosja już jest taka nieważna, że tak Rosja tak naprawdę nie jest groźbą. Albo przynajmniej tak myśleli, może to się zmieniło teraz. Ale to, co jest ciekawe, że w tej chwili Amerykanie ogólnie, Republikanie i Demokraci ogólnie uważają, że jakby Trump nadal był prezydentem, to Putin by nie zaatakował Ukrainę. Szczególnie, że Biden wyszedł z Afganistanu. I z tego, co czytałem, to Amerykanie się martwią tym, że Putin zrobił to, co zrobił. Tak jak mówiłem wcześniej, Amerykanie uważali, że oni wygrali zimną wojnę i że oni są najlepszym krajem na świecie i nie ma, nikt nie może nic zrobić do Ameryki. Oczywiście to się trochę zmieniło w ostatnich lat przez Chin i oczywiście teraz widzimy, że Rosja tak naprawdę nadal jest Związkiem Radzieckim, albo przynajmniej chce być Związkiem Radzieckim, bo inaczej by nie zaatakowali Ukrainę. I myślę, że niektórzy Amerykanie czują, że tak naprawdę oni już nie rządzą światem. Nie mówię, że tak naprawdę było, że Ameryka rzeczywiście rządziła światem, ale tak troszeczkę może, przynajmniej tak sobie to wyobrażali. I teraz widzą, że hej, wow, jest taki inny kraj, tak jak Rosja, i oni też mogą robić to, co oni chcą, i tak naprawdę my nic nie możemy zrobić. I mimo to, że w tej chwili Amerykanie bardzo negatywnie patrzą na Rosję, oni wiedzą, że oprócz sankcji nic innego nie możemy zrobić. Większość Amerykanów wspiera te sankcje. Wcześniej, jak ta mniejsza wojna na Ukrainie się zaczęła ileś tam lat temu, chyba 10 lat temu, to wtedy ja myślę, że ludzie tak za bardzo się tym nie martwili albo nie myśleli o tym. I nawet słyszałem, że ktoś w mediach mówił, że niektórzy Amerykanie uważają, że Putin jest taki cartoon bad guy, że on jest takim, wiesz, tak jak z komiksów, taki, wiesz, ktoś, kto jest zły, ale on nie jest prawdziwy. Ale teraz myślę, że ludzie widzą, że nie, on jest zły i on jest prawdziwy i on ma władzę i oni też mają bomby nuklearne. I oczywiście dlatego Amerykanie, mimo to, że uważają, że trzeba mieć sankcje, mocne sankcje, ale większość ludzi uważa, że jak te sankcje nie będą działać, to nic tego nie możemy zrobić. Że oni nie chcą, ludzie w Stanach nie chcą, żeby Ameryka wysyłała wojsko na Ukrainę. Przez ostatni rok, pół roku, to bardzo często ludzie żartowali o trzeciej wojnie światowej, że to jest coś, co często widziałem w memach. I szczególnie przez ostatnie kilka miesięcy, jak amerykański rząd mówił, że hej, coś tutaj się dzieje w Rosji i że prawdopodobnie Rosja zaatakuje Ukrainę. I też chcę powiedzieć, że młodzi ludzie, Gen Z, to ci ludzie wchodzą na Instagrama Putina i piszą głupie rzeczy, że oni go nazywają Vladdy Daddy. Okay? I to chyba nie tylko amerykańscy młodzież, ale ogólnie chyba Zachód, nie? Chyba Zachód. Oni pisali coś takiego tak jak
don't do it, Vladdy Daddy. This isn't you. Albo coś takiego głupiego, że oni tak... Jest, musicie zobaczyć. Może gdzieś tutaj wrzucę jakieś przykłady, ale naprawdę jest dużo głupich i żenujących komentarzy od młodych ludzi na Instagrama Putina, gdzie oni go proszą, żeby tego nie zrobił i mówią na niego Vladdy Daddy. Ja pierdolę. I nie wiem, czy Amerykanie o tym wiedzą, ale wiesz, niektórzy oczywiście wiedzą, że Ukraina nie jest część NATO, że oni nie są część Unii Europejskiej i tak naprawdę Ameryka nie ma dużo wspólnego z Ukrainą. Że Ameryka jakoś tak nie kupuje rzeczy od Ukrainy albo im za bardzo nic nie sprzedaje, tam nie ma żadnych baz militarnych, po prostu tak właściwie to nie jest część świata, gdzie Ameryka ma swoje interesy. To tak naprawdę, wiesz, ja się nie dziwię, że Amerykanie tego nie chcą. I na pewno Amerykanie inaczej na to patrzą, bo wiesz, dla Amerykanów to jak myślą o wojnie, nie wiem, w Afryce, w Azji, w tym Middle East, ten Bliski Wschód, to wiesz, często ludzie myślą, że to są takie kraje prymitywne, że ci ludzie są, nie wiem, jakimiś jaskiniowcami albo coś takiego, że są biedni i nie mają prądu i wiesz, nie mają wody albo coś takiego. Nie mówię, że każdy tak myśli, ale ogólnie jak ludzie myślą o taki civilized world i uncivilized world, to Ukraina jest tak prawie civilized, ale Afryka, Azja i Bliski Wschód, chyba szczególnie dla większości Amerykanów, to już nie jest, to nie są prawdziwe kraje, to są takie jak jakieś tam biedni ludzie gdzieś, którzy mieszkają w pustyni albo w dżungli albo coś takiego, ale wiesz, Ukraina to tak, to jest prawie Europa dla nich, to jest prawie wiesz, civilized country, to jest chyba też straszne dla nich, że oni tak, wow, oni są biali też? Znaczy chyba są biali, oni są biali? Ja chyba są biali, tak trochę biali. A powiedzmy, że są biali. To jak widzą, że coś takiego się dzieje z białymi ludźmi, białymi, z Europy, to wtedy myślą, wow, to już jest poważny problem. I jeszcze, że Rosja to robi, pewnie ludzie myślą, o, przecież my ich już pobiliśmy w trakcie zimnej wojny. Co się dzieje? I mimo to, że Amerykanom jest smutno, że jest ta wojna, i oni tak naprawdę przez to bardziej nie lubią Rosję, już od dawna za bardzo nie lubili Rosję, jest procent ludzi, którzy tak naprawdę mają to w dupie i myślą, że niech Rosja robi to, co chce, tylko żeby tak z nami nie zaczynała. Ale większość ludzi, demokraci i republikanie, nie lubią Rosję w tej chwili, okej? Myślę, że historycznie też nie lubili Rosji i teraz bardziej pozytywnie myślą o Ukrainie, ale nie wiem czemu, więcej demokratów bardziej pozytywnie myślą o Ukrainie i republikanie też, ale jest mniejszy procent, ale myślę, że wszyscy w tej chwili uważają, że Ameryka w jakiś sposób powinna pomagać Ukrainie, tylko żeby nie wysyłać wojsko do Ukrainy. Ale też myślę, że Amerykanów to nie jest takie prawdziwe, bo to jest tak bardzo daleko. Oczywiście Polska jest tam. I jak Rosja wygra tą wojnę i Ukraina będzie część Rosji, to wtedy w Polsce będzie naprawdę duża granica z Rosją. I chyba nikt w Polsce tego nie chce. Ale w Stanach to tak jak, wiesz, może dla nich nie ma takiej różnicy, że tak jak, no dobra, Ukraina, Polska, Czechosłowacja, bo oni nadal myślą, że Czechosłowacja istnieje, albo Białoruś, oni nie wiedzą, że Białoruś istnieje, to jest dla nich, to nie istnieje w ogóle. Że jak te kraje upadną, to okej, okay, no dobra, przynajmniej, wiesz, to nie jest ta prawdziwa Europa, to jest ta Europa, która tak może iść do Rosji i to będzie okej. Okay. Bo dla nich te miejsca mniej więcej są jak Rosja, że dla nich co jest różnica między czeskim i polskim, albo między polską kulturą i rosyjską kulturą? Nie za bardzo. I oczywiście też teraz jest ten czas, kiedy republikanie krytykują Bidena. To jest oczywiste, że wiesz, raczej w Stanach politycznie to nie chodzi tylko o to, że o nie, Rosja, the bad guy is here, że oni coś robią. Też, ale
chyba też politycznie, szczególnie dla republikanów, to jest taki moment, że mogą powiedzieć: o, zobacz, jaki chujowy Biden jest, że o, jakbyśmy rządzili, to tak by się nigdy nie stało. Przecież ja bym pokazał Putinowi, ja bym powiedział: hej, nie rób tego, Putin, jestem republikanem. I Putin powie: o, przepraszam bardzo. Wiesz, oni takie rzeczy mówią oczywiście, bo to jest politycy, wiesz, najgorsi ludzie na świecie, am I right? I co jeszcze mogę powiedzieć? To chyba tylko tyle na razie, wiesz, ja nie wiem, co się tam dzieje, a i muszę powiedzieć, że to jest okropna sytuacja i jest mi bardzo smutno dla tych ludzi na Ukrainie. I też byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem, że ci Rosjanie, którzy walczą na Ukrainie, że oni nawet nie wiedzieli, że Putin ich wysyłał na Ukrainę. To jest dopiero chujowe. To myślę, że ogólnie ta sytuacja jest pojebana i jest oczywiście będzie miał duży wpływ na całą Europę i na Polskę. Wiem, że już chyba jest ile? 300 tysięcy ukraińskich uchodźców w Polsce. Pewnie więcej teraz. To jak jesteś z Ukrainy, to współczuję. I to jest okropne. Ale ja nie wiem, czy ludzie byli zaskoczeni? Chyba nie, bo jak ja słyszałem, że Putin zaatakował Ukrainę, tak pomyślałem tak: o nie, przecież co? Putin kłamał? Przecież on nam powiedział, że tego nie zrobi. Ha! Kto mógł pomyśleć, że Putin by nas okłamał? Ha, ten skurwysyn. Okej, i to wszystko. Dzięki, że oglądałeś. Daj znać, co o tym myślisz w komentarzach, bo to naprawdę są dziwne czasy i ja nie wiem, co o tym myśleć i pewnie ty też nie, ale jak chcesz się czuć jak jakiś mądrala i chcesz powiedzieć internetowi, co ty myślisz o tym, to proszę bardzo. Do tego są moje komentarze, że możesz pisać coś i potem będziesz się o sobie dobrze czuł. Będziesz się czuł, że tak, no bo ja wszystko wiem, ja wam tutaj powiem. To proszę bardzo, powiedz nam. Okej, to na razie. Cześć.